Cześć, hej. Witajcie w dzienniku pogodowym z dnia 18 maja 2013 roku. A więc już dzisiaj 18. Teoretycznie powinien być to ostatni dzień, w którym jesteśmy w trasie. No ale jak to doskonale wiecie, w praktyce wyszło inaczej, oczywiście jak zwykle. Szef nam zostawił dłużej. Także nie widzę powodu, dla którego my nie moglibyśmy być dłużej w domu. Ale jak już doskonale wiecie z moich poprzednich dzienników pokładowych, odchodzę z firmy, nie będę już tu pracował, także to jest mój ostatni miesiąc pracy tutaj, ewentualnie jeszcze jeden miesiąc przyjadę. Sorry, słuchajcie, ale tu kisiel jest i już zimny. Nie mogę się powstrzymać. Słuchajcie, ten filmik, co tu widzicie, to jest film z dzisiejszej jazdy tutaj do miejsca, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy dokładnie, tego wam chyba nie powiem, bo nie wiem, gdzie jest GPS. Mi GPS gdzieś spadł i tak za bardzo nie wiem. A tu jest GPS, dobra. W każdym razie jesteśmy gdzieś 100 km od miejsca rozładunku. A miejsce rozładunku znajduje się w miasteczku. To muszę powiedzieć, bo to jest ważne. Znajduje się w miasteczku Vivies. Do tego Vivies właśnie lecimy. To jest wiocha zabita dachami. Vivies ogólnie. To jest bardzo małe miasteczko. To jest praktycznie prowincja, to są góry. Wieziemy cement. To mi się wydaje, że to jest cement, to są taki big bucket z cementem, z jakimś białym proszkiem, najprawdopodobniej to jest cement, biały proszek. No ale w dużych big buckach to by był przemyt na skalę światową, globalną, gdyby to było co innego. Dobra, ale teraz tak. Najważniejsza informacja to jest taka, że jesteśmy bardzo blisko rozładunku, że w poniedziałek rozładujemy, przepraszam, wtorek, bo w poniedziałek jest święto oczywiście w Francji, znowu stoimy dwa dni. Także ciężko się w ogóle mi dogadać z kimkolwiek tutaj. Mój szef się już nie odzywa do mnie dwa dni, a dlatego, że napisałem mu pytanie po prostu, kiedy zjeżdżam. To jest, aż nie będę tego wracał, słuchajcie, bo ale to już ręce opadają zupełnie. To jest taka dziecinada, że nie pytajcie nawet, bo to aż ręce opadają, mówię, to kompletnie nie jest do wytłumaczenia. Ale słuchajcie, stoimy tu dwa dni i co robić w te dwa dni? Nie mam pomysłu na siebie w te dwa dni, powiem wam szczerze. Pokazałbym wam okolice, ale co to pokazywać, jak za mną, za oknem, z tyłu deszcz. Zresztą będziecie widzieć widzicie na małym filmie. Albo na większym, nie wiem jeszcze, jak to załatwiłem. No w każdym bądź razie, słuchajcie, no nie jest to zbytnio przyjemna taka sytuacja, stać tutaj, znowuż kolejny tydzień tu stać i po prostu gnić, bo to nic innego, tylko gnicie. Jedziemy razem z Mariuszem. Mariusza wam może pokażę, jak się da nakręcić, bo chłop może jest nieśmiały. Ja to się pokazuję, ale ja sam założyłem ten kanał i to jest mój kanał, ja się nim mam zamiar pokazywać, wiadomo, tam wiadomo, nie ma się czym chwalić, ale to są moje filmy i ja jestem autorem, ja jestem głównym aktorem tego wszystkiego. Dobra, słuchajcie, jutro sprzątamy samochód, dzisiaj już nic nie będę robił, tylko pójdę spać, zjem sobie kawałek bagietki. Kupiłem sobie francuską bagietkę. Francuskie bagietki mają to do siebie, że jeden dzień i mógłbym was nimi zabić tą bagietką. Taka będzie twarda. Na razie jest mięciutka, fajna, można. Pięknie pachnie. Ja lubię tak maczać ją w masełku i od razu po prostu do jeść. Nic się dodaje, samą suchą bagietkę. Naprawdę najadam się tym jak głupi. Także to są dobre bagietki. U nas w sklepach już takie pieką, ale to jeszcze nie jest jednak ten smak, co te typowe francuskie bagietki. Ta francuska bagietka ma... Są specjalne sklepy, które handlują tylko tymi bagietkami. Jest parę takich sklepów na trasie, w której ja jeżdżę i za każdym razem w takim sklepie z bagietkami staję i właśnie taką bagieteczkę, oczywiście nie za cenę 1 euro, tak jak kupiłem na stacji paliw tutaj, tylko za cenę powiedzmy 50 eurocentów, czy tam 60, 80, taką bagieteczkę kupuję. Także trzymajcie się. Cześć.